Dzięki bardzo. Więc wpadł darmowy słupek, już miałem stosować zwane za Wejgar w lobby. Mam na imię Bartek, mam 27 lat, mam też żonę, kredyt hipoteczny nad głową. Co do mojego niku, czy tak jak zapisane po polskiemu? Pczuła w... Pchuła awokado bez 3. Okej, okay, pozdro. Siema, dzięki. Dwa miecie. Aha, i nie zrobiliśmy markera. Poprzednia gra była bardzo ciekawa. Co my tu mamy? No, Garen wjechał na salony. No, mamy trzech shapeshifterów generalnie tutaj. Co by dało radę też zrobić? Może ewentualnie iść w piratów? Sam nie wiem. Co tu się dzieje? Ale jaja ty. Widzicie to co ja? Czy awatarze Ari to zielone? Jakie zielone? No, wygraliśmy. Czy to jest nasza plansza, czy jego? Jego, nie? Tak, jego. Dobra, to kupujemy drugiego panika tutaj. Nie ma sensu iść w shiftery tutaj. Żadnego. Sam tradycję mam na imię Artur, jeszcze nawet młody i piękny 26-latek oraz szczęśliwy żonaty od 4 miesięcy. O, gratki. Niedługo nieszczęśliwy posiadać kredytu hipotecznego. Nie zazdroszczę, ale wiem jak jest. Nasza plansza czy jego? Jego, nie? Jego. Kurde no. Dobra, sprzedamy tego jednego garana, trudno. Ważniejsze z nikom. Powiedział Lothar, po czym dostał trzech knightów. W tym garana. Teraz przy losaniu pajku, naprawdę, Nomidol, nie wiem o co ci chodzi. Chodzi ci o ramkę, że jest zielona? To znaczy, że jest za 2 golda. Jak jest niebieska, jest za 3, szara za 1. Ho! Udało się wygrać, ale fart. Dobra, mamy dwa miecie.
wzięli dwa łuki. Dobra, to ja popij wezmę. Z dobrym przedmiotem. Jest to spoko. Twisted Fate też by było ok, gdybyśmy dostali drugiego, ale to już tam trudno. No dobra, zrobimy tak. Jak masz ten niebany kwadracik, to na górze tego kwadraciku masz taką zieloną kropkę, nie wiem co to chyba było, popatrz, wcześniej tego nie było. W sensie to tutaj? To? No to jest tylko część ramki, to nic nie oznacza. Co nowego wprowadzili, to to, że jak masz jakiś upgrade potencjalnie ze sklepu, to się wyświetlają gwiazdki tutaj. Wygramy to? Wygramy. Nice. Bardzo ważna wygrana. By the way. Kolejny pike. Ale szywany warto zbierać. Szywany warto zbierać to na bank. Naprawili to, lujownik. Wydaje mi się, że powinniśmy to wygrać. No może być różnie. Niebieska karta, żółta. Dupa. Nie wygramy. O! Ale fort. Gites. Dobra, gra ewidentnie chce, żebym... ten. No. Co? Gówno. Żebym zbudował złotego pajka. Ewidentnie chce. No i zobaczymy. Kasiorden? Ile tego Kasiorden? 45. 49? Okej, no to sprzedajemy Garena. No, jakie przedmioty, w ogóle mi tu nie pasują, nic. Ale nic mi to nie pasuje. Kurde, no takie spierdolone przedmioty, nic nie mogę z tego kombinować. Ale spierdoliłem tutaj w ogóle, nie wiem czemu go nie przedstawiłem. Jak dureń. Czy damage nie był zły, ale... No. Teraz już nie będę wygrywał gier. Ale nie ma tragedii i tak. Mamy 40 golda, więc jest ok. Drugi brand. Nie jest Twisted Fate, to nieźle.
Tu zrobimy tak. Na Gunslingerów i tak nie mamy totalnie przedmiotów. Powiem wam szczerze, z przedmiotów na razie nic nie wynika. Ale autentycznie nic nie wynika z tych przedmiotów. O, rybcia. Lipton. Ciągle z tego nic nie wynika. O Jezu. Baba. O Jezu, jakbym wzięli dwóch różnych. Co, jesteśmy zabić jeszcze w stanie tych gości? Może być problem z tym Dariuszem. Chociaż, no dobra, chociaż zabił jednego. To git. No dobra, no weźmiemy łuk. Z racji, że jest to dosyć uniwersalny przedmiot. A tak naprawdę nie wiemy, co jeszcze będziemy robić. No tak przynajmniej możemy zrobić jednego Giant Slayera. Więc chociaż coś. A Giant Slayer nie jest zły. Okay. Pięćdziesiąt. No nie, za razie tak musi być. Ten, że system ma smoki. To jest duży problem. Elementala i tak jeszcze nie mamy. Dobra, no przeczekamy tą jedną rundę jeszcze i się zaraz będziemy przekonywać, co robimy. No generalnie na Dravena mamy BTK. Ale wolałbym mieć ogólnie Dragon Claw'a. Na bank. Nie wiem jeszcze. Ciężko stwierdzić cokolwiek tutaj, co chcemy budować, bo nie mamy nic tak naprawdę.
Co tu się dzieje? Ten gangplank jest bez sensu, no ale dobra. Nie wiem. Co będziemy jeszcze robić w ogóle od piratów? To zależy, co wylosujemy. Tak naprawdę zależy, co jeszcze wylosujemy tutaj. Gdybyśmy dostali Swaina, to by nie było źle. Co, gramy tak jeszcze z piratami? Na razie możemy tak grać. Trochę dziwny build. No bym powiedział bardzo dziwny. Mam Shojina. Redemption. Zekę, ewentualnie Warmog. No możemy jeszcze poczekać tutaj. To bym mógł rozdać manę i tak. Tu rozdzielamy. Ciekawy build na razie. Teraz mamy level wyżej niż wszyscy tak naprawdę. Wszyscy mają 7, ja mam 8. Przez to, że gram piratami od początku gry. W tej chwili jeszcze sensu zmieniać tego nie ma. Co ja bym chciał? Zastanówmy się. Demon? Nie bardzo. Tu możemy tego Warmoga robić. Ewentualnie Morello albo Red Buff. Z miecza bym... co by było... Nie wiem, co dostanę w Raptorach jeszcze, to jest ten problem. To mnie zastanawia jeszcze, co tu zrobić z tego. Co ja bym musiał wziąć z tej karuzeli? To jest mega ważne pytanie. Mega ważne pytanie. Dobra. Jezu, ten Pantheon. Nie no, wzięty. Okej. Okay. Drugi Draven. Ten drugi Draven nie byłby zły. To bym się z niego cieszył. No niestety, czy spatula nam się przyda? Nie bardzo. Dobra, weźmiemy tą Kyle w takim wypadku. Heksek na szywanie dużo nie daje, moim zdaniem. Ten Gunblade w sensie. Nie. W moim doświadczeniu on praktycznie nic nie leczy w obecnej mecie. Swain.
Ja wiem, że Draven, ale... Niepotrzebnie tego gnara sprzedawałem, jestem debilem. 100% debil. No kurczę, szkoda tej walki tutaj. No nic, no jeszcze chwilkę zagramy. Ostatnia runda piratami, już potem sprzedajemy ich. Co prawda nie jestem przekonany co do sprzedawania tej... tego Twisted Fate, on fajny jest. Ale myślę, że inne postaci będą lepsze. No zacząłem, w ogóle nie ginie. Lul. Koleś zginął od piratów. Omega Lul. Niko, szpatula, ukrzyż w piszczę. Ale jest giciowo. By było, jakbyśmy dostali to, co chcemy. Dobra. Skończyło się babci sranie. Mam trzech Blade Masterów. Szywane z drugim Blade Masterem. Sprzedamy tego gnoja. Wstawimy sobie drugą szywankę. Tak, o. A mieczora. Na Dravena. Co się będę szczypał? Czy ta szywanka zginęła? Tak po prostu? Od jednego strzała, nie? Tak mi się coś wydaje, że tak zginęła dosyć szybko.
Nie ma sensu na tych imperiali tutaj wstawiać. Jest totalnie bez sensu. Ja pierdolę, jak mi zajebali tego jasło, tej dramat jakiś. Coś tu niedobrze się potoczyło. Trzy, sześć, 31. Kyle z Deathblade'em. Glovesy też są. Disarm. Nie, no dobra, bierzemy Kyle z Deathblade'em. Ja wiem, że Hurricane jeszcze mógłby być ewentualnie, gdybym miał srebrnego Dravena, ale nie mam nawet srebrnego Dravena, więc nie mogę tego zrobić. Zrobimy tak. Tu zrobimy tak, tu zrobimy tak. Tak powinno być lepiej. 30 golda, 48. Nie wiem, czy nie byłoby nam lepiej szybko zlevelować i wstawić dwóch shapeshifterów po prostu. Tak mi się wydaje. Trzy. No dobra, to zostawimy chyba. Problem jest tylko Hextech. Git. Nie jest gnar, giciowo. 37, 59. Warmog. No to Warmog naszywany z Blade Masterem, tak mi się wydaje, nie? To sprzedajemy, w życiu tego nie zrobimy. To sprzedajemy. Jak zrobimy? Ja mam 50 golda jeszcze. Może mam Panteona, bo tak by się leczył gnojek. O, ja cię... Dobra, jestem debilem. Nie tak kliknąłem. Myślałem, że nie zdążę, lul. Czyli tak nie zdążyłem, ale wiecie.
Ale tu żeśmy niezły wpierdol rozdali. Prawdziwy zawadiaka. O. Siema. No, powiem wam, że dobry dosyć build mamy. Tak mi się coś wydaje. Tak mi się coś wydaje, że mamy chyba dobry build. Ten Draven jest tylko problemem. Lul. Dobra, został jeden koleś z 7 HP. No, piraci zrobili gierkę, tak. No 100%. On Void zadaje. To jest duży problem. Kajsa, skoczy tu. Czyli armor tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia tutaj. Powinniśmy zreflektować swoje ustawienie. Ale jesteśmy zbyt silni. Woo! Ale zarąbista kompozycja. Rewelacyjna jest ta kompozycja. GG.